Pieniądz dłużny, część piąta. Obecne nagranie jest najtrudniejsze w moim życiu i chyba najważniejsze. Muszę bowiem wycofać się z moich poglądów, z tych poglądów, które szczególnie zostały wyrażone w mojej książce Zanim wyjdziemy na ulicę. Chodzi bowiem o to, że mówiłam tam o pieniądzu pustym i pieniądzu realnym. Po prostu podzieliłam cały pieniądz funkcjonujący w gospodarce i na rynkach finansowych na jak gdyby dwa rodzaje. I na pewno niektórzy z Państwa pamiętają, że pieniądz pusty to był ten, który później nazywałam pieniądzem kreowanym przez banki. Natomiast pieniądz realny to był ten emitowany przez bank centralny. I otóż myliłam się i pod wpływem argumentów moich przyjaciół po prostu zmieniłam zdanie. No i teraz chcę powiedzieć, dlaczego zmieniłam i jak moim zdaniem, według mojego obecnego rozeznania, wygląda sytuacja. Zacznę od tego, że błąd pojawił się z tej przyczyny, że do lat 70. istniały jak gdyby te dwa rodzaje pieniądza. Dlaczego? Dopóki dolar oparty był na złocie, to można było pieniądz traktować jak towar, ponieważ zawsze, przynajmniej według zapewnień rządu amerykańskiego do pewnego czasu, można było banknot dolarowy zamienić na złoto. Zatem złoto jako towar było pośrednikiem wymiany. Było to coś realnego. Była to po prostu rzecz. Więc dopóki można było sprzedać towar A za banknot dolarowy, czy też banknot wymienialny na dolar, który miał pokrycie w złocie, to wszystkie te transakcje kupna-sprzedaży można było określić jako wymianę towarową. Zawsze był to towar za towar, jakkolwiek pomiędzy dwoma realnymi towarami istniał ten papierek reprezentujący złoto, prawda? Czyli był towar A na złoto, potem złoto na towar B i tak dalej. W tym sensie rzeczywiście ten pieniądz miał jakieś pokrycie w realu, czyli w rzeczy. I stąd uznałam, że jest to pieniądz realny i był on emitowany po prostu przez bank centralny. Natomiast równocześnie w obiegu i w tamtym czasie i teraz znajdował się drugi rodzaj pieniądza, czyli pieniądz kreowany przez banki, ten pieniądz, który jest stwarzany w trakcie udzielania kredytu przez bank. On jest co prawda stwarzany w momencie udzielania kredytów, a następnie jest unicestwiany, ale na stałe w obrocie gospodarczym zostają odsetki, czyli to, co bank zarabia na tej rzekomej usłudze udostępniania pieniądza. I ten pieniądz jest rzeczywiście kreowany. I otóż sytuacja od lat 70. radykalnie się zmieniła. W momencie, kiedy pieniądz przestał mieć parytet złota, już nie był pokryty w złocie, pojawił się i zaczął funkcjonować i był tworzony tylko i wyłącznie pieniądz dłużny. Zatem to, co nazywałam pieniądzem pustym, zaczęło dominować w gospodarce, a właściwie w tej chwili jest jedynym środkiem płatniczym, który w gospodarkach światowych funkcjonuje. Czy rzeczywiście zniknął pieniądz realny? No nie całkiem, ale o tym będę mówić na końcu, dlatego że to jest naprawdę margines naszej gospodarki i naszych rynków finansowych. To są naprawdę niewielkie ilości, odniosę się do nich później. Teraz jednak zajmę się błędem, który być może wprowadził pewne zamieszanie także w pojmowaniu pieniądza. Zresztą nie będę ukrywać, że ja też się myliłam. Otóż błąd polega na tym, że rzeczywiście tworzony jest i funkcjonuje w gospodarce tylko pieniądz dłużny, ale nazwa pieniądz dłużny jest nazwą bardzo mylącą, dlatego że ktoś, kto ma pieniądze w banku, czy nawet ma te pieniądze w domu, w bieliźniarce, czy tam w skarpecie, prawda? A nie ma żadnych długów, to mówi, jaki pieniądz dłużny? Ja mam realny, prawdziwy pieniądz. Nie rozumie tego, że ten pieniądz, który posiada, też jest pieniądzem dłużnym. Zatem błąd w
przekazaniu wiedzy o tym polegał między innymi na tym, że powinnam była używać nie pojęcia pieniądz dłużny, chyba że tylko na tym etapie, kiedy tworzony jest kredyt, prawda? Ale powinnam posługiwać się pojęciem pieniądza bankowego. Wtedy byłoby jasne, że pieniądz bankowy funkcjonuje w gospodarce. Byłoby wiadomo, że jest to pieniądz kreowany przez bank i być może byłoby to bardziej zrozumiałe. Żeby jednak jeszcze bardziej przybliżyć ten temat i żeby ułatwić Państwu zrozumienie, co mam na myśli, powiem tak. W momencie, kiedy bank udziela nam kredyt na przykład na zakup mieszkania i w związku z tym ja wiem, że będę winna bankowi 100 tysięcy złotych, plus oczywiście odsetki. Na razie o odsetkach nie będę mówić. Jestem winna 100 tysięcy złotych. Te pieniądze wędrują w efekcie na konto dewelopera. Jego rachunek bankowy nagle powiększa się o 100 tysięcy złotych. Czy deweloper może powiedzieć, że w jego posiadaniu jest pieniądz dłużny? Nie. On będzie mówił, że on ma po prostu realne pieniądze w banku, one tam leżą. One w jego księgach także figurują jako jego zasoby pieniężne, prawda? On nigdy nie będzie mówił o tym, że to jest pieniądz dłużny, ponieważ samo słowo kojarzy się z długiem. A zakładam, że ten deweloper akurat długu nie ma. Jeśli ja dostaję pieniądze na konto w banku, z racji tego, że pracuję gdzieś i dostaję wynagrodzenie, dostaję pieniądze na konto, czy ja mówię, że ja dostałam na konto jakiś pieniądz dłużny? Nie. Ja uważam, że mam pieniądz realny, za który mogę kupić dowolną rzecz tą, na które te pieniądze przeznaczam. Krótko mówiąc, posiadacz pieniądza, posiadacz rachunku bankowego absolutnie nie zdaje sobie sprawy, jakie jest źródło pochodzenia tego pieniądza. Musimy bowiem rozróżnić w tej chwili dwie rzeczy, a więc moment powstania pieniądza, to jest moment udzielenia kredytu, czyli jak gdyby wyprodukowania przez bank tego pieniądza, który następnie nam się udostępnia, rzekomo, prawda? Z jednej strony. A z drugiej strony efekt tego kredytu, czyli moment, kiedy ja ten kredyt przeznaczam na określony zakup. Zresztą niekoniecznie, bo jeśli wezmę kredyt na dowolny cel, to wtedy będę tak, będę winna bankowi. Powiedzmy 10 tysięcy złotych, bo taki kredyt wzięłam, ale równocześnie na moim rachunku bankowym pojawi się do mojej dyspozycji na każde żądanie, pojawi się ta kwota 10 tysięcy złotych. I ja co prawda będę winna bankowi 10 tysięcy i w ogóle nie wgłębiam się w ten temat. Wiem tylko, że mam w dyspozycji pieniądz, to jest pieniądz bankowy, choć równocześnie jestem zadłużona. Ale w momencie, kiedy wydam te pieniądze, to nie wiem, czy trafią one do kogoś, kto jest zadłużony, czy nie. Zresztą nikt się nie będzie nad tym zastanawiał. Płacę pieniądzem bankowym, czyli płacę pieniądzem, który krąży w gospodarce i który jest respektowany. Jednym słowem, w momencie, kiedy całkowicie znikł parytet złota, pojawił się tylko i wyłącznie pieniądz dłużny. I teraz, żeby jeszcze bardziej zbliżyć ten temat Państwu, odniosę się już do sytuacji realnej, czyli do sytuacji w Polsce. Bo do tej pory uważaliśmy, przynajmniej ja tak uważałam, może Państwo nie, ale uważałam, że NBP emituje pieniądz, natomiast banki tylko kreują. Zatem uważałam, że emisja pieniądza to jest po prostu tworzenie pieniądza, który jest pieniądzem realnym, bo to jest pieniądz oparty na rezerwach walutowych. No i tu też się w pewnym sensie myliłam. Dlaczego? Dlatego, że NBP, czyli Narodowy Bank Polski, ma prawo tylko do produkowania znaków pieniężnych, bo tak brzmi ten zapis w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Zatem Narodowy Bank Polski ma prawo do jedynie on ma prawo do drukowania znaków pieniężnych, czyli do drukowania banknotów. Natomiast to nie znaczy, że wydrukuje te banknoty i może je dowolnie nimi dysponować. Gdyby tak było, to kreowałby pieniądz. Tymczasem te wydrukowane pieniądze służą tylko i wyłącznie do tego, żeby bank
mógł zamieniać swoje wirtualne pieniądze na pieniądz gotówkowy. Czyli gotówka nigdy nie wchodzi bezpośrednio z NBP w jakiekolwiek miejsce. Ona zawsze przechodzi przez ręce banków komercyjnych. Więc najpierw trafia do banku komercyjnego w zamian za zapis na koncie w tym banku komercyjnym, bo jeżeli to jest pieniądz jak gdyby pobierany w związku z tym, że na koncie banki w NBP mają określone sumy i na podstawie posiadania tych sum mogą żądać wypłaty gotówki. I wtedy to są zamieniane te pieniądze wirtualne na wypłatę gotówkową, która następnie bank się komercyjny posługuje i wypłaca ją osobom, które tego żądają. Więc tak naprawdę gotówka stanowi tylko pokrycie dla pieniądza, który został wytworzony przez banki. I teraz przejdę do tego, jak bank tworzy te pieniądze, bo co prawda powiedziałam już o kredycie i kapitał, który jest tym kredytem, jest tworzony i unicestwiany, ale na stałe do gospodarki wchodzą odsetki. Otóż jak jeden z przyjaciół mi powiedział właśnie, mówi, słuchaj, jeżeli pożyczasz 100, a bank żąda od ciebie 140, no to na te 40 musisz je znowu zapożyczyć, bo tych 40 w obiegu nie ma. Zatem każdy nowy pieniądz, który pojawia się w obiegu, jest pieniądzem wykreowanym w ramach właśnie odsetek bankowych, w ramach opłat za udzielenie kredytu. Czy rzeczywiście tak jest? Otóż jeden z moich przyjaciół, będę potem wymienię na końcu tych moich przyjaciół, którzy mnie naprowadzili na tą ścieżkę i z którymi dyskusja doprowadziła mnie do tego, o czym teraz mówię, powiedział mi, że ma do przeanalizowania taką sytuację. Mianowicie jeden z jego słuchaczy zapytał go, dlaczego pieniądza w obiegu stale przybywa i to przybywa go dużo. Pieniądze, ja mówię o złotych. Przybywa tego mniej więcej od 6 do 10% rocznie. Tego pieniądza jest więcej. Skąd wiemy, że tego pieniądza jest więcej? No to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Mianowicie jak sumujemy wszystkie stany kont na rachunkach bankowych, wszystkich rachunkach bankowych we wszystkich polskich bankach, no to będziemy wiedzieć, ile złotych oprócz tych gotówkowych jest w obiegu. I otóż te pieniądze, ten stan tych zapasów, tych sald, tych kont stale rośnie i rośnie właśnie w takim tempie. No i zapytał mnie, skąd się biorą te wzrosty. No zaczęła myśleć i w efekcie mało wymyśliłam, niewiele. Natomiast jeden z moich przyjaciół powiedział mi, ale i za co tak myślisz? Przecież jeśli banki pożyczają na 6%, to przybędzie tych pieniędzy 6% w stosunku do tego, co wykreowały. No i nagle otworzyła się ta klapka w mojej głowie. Rzeczywiście, cały przyrost pieniądza w gospodarce, w całym obiegu gospodarczym właśnie pochodzi z tych odsetek. Mianowicie odsetki nie są unicestwiane. Odsetki trafiają do banku i bank ma je w swojej dyspozycji i po prostu wprowadza je do gospodarki. Na przykład no, wystarczy, że wypłaci dywidendę akcjonariuszom, prawda? No to znowu akcjonariusz ma pieniądze, tych pieniędzy w obrocie przybywa. Jednym słowem, pieniędzy w obrocie przybywa dlatego, że odsetek jest trwałym elementem tego wzrostu. Gdyby pieniądze nie były wypłacane właśnie w ten sposób, to znaczy gdyby odsetki nie były naliczane, to ileś pieniądza w obiegu byłaby stabilna, prawda? Bo musiałby ktoś mieć prawo do trwałego jak gdyby tworzenia pieniądza, do takiego tworzenia, żeby pieniądz w tej gospodarce stale funkcjonował, stale obiegał gospodarkę. Więc wracając do moich poprzednich rozważań. W obrocie gospodarczym w tej chwili właściwie nie ma innego pieniądza oprócz pieniądza dłużnego. Z tym, że rzeczywiście dla zrozumienia problemu lepiej byłoby, gdybyśmy się posługiwali pojęciem pieniądza bankowego. I teraz na koniec muszę powiedzieć właśnie o moich przyjaciołach, których dyskusja z nimi doprowadziła mnie do tego właśnie wniosku.
Najpierw zadzwonił doktor Stanisław Jan Adamczyk i powiedział mi: Iza, no dobrze tam mówisz w tych swoich odcinkach, ale wreszcie powiedz na koniec, że w obrocie nie istnieje pieniądz inny oprócz pieniądza dłużnego. No oczywiście na razie nie dyskutowałam, przyjęłam to do wiadomości i zaczęłam myśleć. Potem drugi z moich przyjaciół, Artur Rogala, powiedział mi: słuchaj Iza, źródłem pieniądza jest zawsze dług. I powołał się tutaj na byłego ministra finansów Grecji. Tego, co chodził tylko w koszuli, wiecie, profesora, ale rzeczywiście człowieka, który rozumie pieniądz. Znowu mnie zastanowił, znowu zaczęłam nad tym myśleć i dyskutować. No i wreszcie Tomasz Szymanowski mówi mi: przestań tak stale myśleć o tym, skąd się bierze pieniądz, przecież to jest rzecz zupełnie prosta. Wyobraź sobie sytuację, gdzie nie ma jeszcze w ogóle w obrocie pieniądza, a ludzie już coś wyprodukowali. Jak mogą się wymieniać? Muszą skądś ten pieniądz dostać. Jeśli tylko bank ma prawo do kreacji, no to bank daje tą stówę komuś, prawda? On tą stówę wydaje, ale bank żąda zwrotu 140. No to jeśli w obrocie jest tylko 100, to skąd wziąć te 40? Musi powstać nowy pieniądz na te odsetki. I dlatego odsetki wchodzą jak gdyby trwale do obiegu, bo jak zwróci te 100, to bank to co? Wyprodukował unicestwia, ale następne 40 wchodzi do obrotu i tak dalej. Więc cały czas pieniądze mnożą się tylko i wyłącznie z powodu tego systemu. Jakiego systemu? Systemu pieniądza odsetkowego, rujnującego nasze życie. Bo pieniądz odsetkowy rujnuje nie tylko nasze życie, rujnuje gospodarkę, rujnuje wszystko. I wreszcie ostatnim tym dyskutantem był Wojciech Dobrzyński, który właśnie zaczął ze mną dyskutować na temat tego przyrostu pieniądza w gospodarce i skąd, dlaczego ten pieniądz przyrasta i dlaczego przyrasta w tak szybkim tempie. No i właśnie w tej chwili chciałabym podziękować moim przyjaciołom, ponieważ rzeczywiście ich argumentacja była na tyle silna, że przekonała mnie, że popełniłam błędy poprzednio i dlatego uważam to nagranie za takie ważne. Myślę, że jeszcze do tego tematu wrócę nie raz, dlatego że chyba na ten temat warto rozmawiać i warto dyskutować. Po wysłuchaniu tego nagrania, to wstępnej wersji, wywiązała się znowu dyskusja między mną i moimi przyjaciółmi. Zarzucili mi, że niezbyt jasno wypowiedziałam się na temat pieniądza realnego, czyli tego pieniądza, który to pieniądz był pokryty w złocie. Po pierwsze powiedzieli, że był rzekomo pokryty w złocie. No to prawda, bo pod koniec lat 70. to już w ogóle, pod koniec lat 60. i na początku 70. prawda, nie można już było właściwie wymieniać dolarów na złoto. To jest pierwsza rzecz. A po wtóre, pieniądz lichwiarski, czyli lichwa istniała także i wtedy, prawda, czyli nie można powiedzieć, że pieniądz realny nie tworzył pieniądza dłużnego, prawda, bo jednak odsetki były tworzone cały czas. No i oczywiście cały czas istniał także ten obrót bankowy, czyli pieniądz dłużny był cały czas tworzony równolegle. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam wyjaśnić, więc oczywiście całe zło jest w tych odsetkach i właśnie w tym tworzeniu pieniądza przez takie podmioty, no w Polsce też przez podmioty prywatne. Czyli NBP, powtórzę jeszcze raz, NBP nie tworzy pieniądza, natomiast pieniądz tworzony jest właśnie w bankach komercyjnych. Powiedziałam już na początku, że pieniądz, że w obrocie jest pieniądz bankowy, ale że jest margines jak gdyby tego pieniądza, który nazwałam pieniądzem realnym. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że teraz, to znaczy w 2019 roku, zarówno Fed, jak i Europejski Bank Centralny na potęgę drukują, oczywiście w cudzysłowie drukują, bo tworzą elektroniczne, wielkie ilości pieniądza. Nazywa się to luzowaniem monetarnym. I to jest pieniądz, który jest wytwarzany przez banki centralne. I tylko rozróżnienie, czy jest to pieniądz właśnie bankowy, czy też jest to pieniądz, który wytworzył bank centralny, a więc nie w momencie, kiedy powstaje dług, tylko po prostu
wytwarza, bo ma do tego prawo, prawda? Tylko bez zadłużania. Ale tu jest pewien problem, dlatego że te pieniądze przekazywane są tylko bankom, prawda? W jaki sposób? I teraz to dofinansowanie tych banków może być przekazywane tym bankom na dwa sposoby, zresztą wypróbowane już po roku 2008. Pierwszy sposób to jest wykup obligacji rządowych, przede wszystkim obligacji posiadanych przez banki komercyjne i wtedy taka obligacja wykupiona przechodzi na własność jak gdyby banku centralnego, a w to miejsce bank otrzymuje pieniądz pochodzący z wykupu tych obligacji. Jeśli ta obligacja jest przez bank centralny umarzana, no to wtedy jak gdyby znika pokrycie tego pieniądza, który bank posiada, znika pokrycie pieniądzu dłużnym. I wtedy można powiedzieć, że do gospodarki przedostaje się pieniądz, który nie jest pieniądzem pokrywanym długiem, bo dług został jak gdyby umorzony. A drugim sposobem jest oczywiście posiadanie obligacji w zastaw, czyli bank komercyjny otrzymuje z banku centralnego określone środki, a w zamian zabezpiecza je tylko tymi obligacjami. Więc to jest tylko pieniądz, który pochodzi z zabezpieczenia obligacji, a nie z wykupu obligacji, które następnie mogą być umorzone. I stąd tutaj taka moja niepewność, jak nazwać ten pieniądz, który jest tworzony przez te banki centralne. To samo zresztą dotyczy Japonii, mianowicie Japończycy swoje oszczędności lokowali w obligacjach rządowych. I w tej chwili następuje gwałtowny wykup tych obligacji od Japończyków, czyli Japończycy zamiast obligacji zaczynają posiadać pieniądz, prawda? I pytanie teraz właśnie, czy ten pieniądz, który jest w posiadaniu Japończyków i który jest pokryciem tych obligacji, czy jest to pieniądz znowu dłużny, czy też nie. Wydaje się, że pierwotnie on powstał jako dług, na pewno, ale w tej chwili, kiedy już bank centralny to wykupuje, no to wtedy można się zastanowić, czy jest to pieniądz dłużny, czy też nie. No i to są takie moje dywagacje na temat tego, jak klasyfikować pieniądze w ogóle, które są w obiegu, a jaki jest właściwie ich charakter, kto ma prawo do tej emisji, i czy pieniądz obecnie jest pieniądzem, który można nazwać czymś realnym? Wydaje się, że nie. Nie tylko dlatego, że jest to pieniądz bankowy, ale także dlatego, że zaufanie do tego pieniądza nie rodzi się z tego, że jest on w jakiejś tam części pokryty złotem, tak jak to było do lat 70. poprzedniego wieku, ale zaufanie do pieniądza wynika tylko i wyłącznie z tego, że tym pieniądzem można płacić podatki. Gdybyśmy nie mogli tym pieniądzem płacić podatków, to nie wiem, czy zaufanie do niego byłoby pełne. Zatem tu mamy taką dziwną sytuację. Prywatny podmiot wytwarza pieniądze, a zaufanie do tego pieniądza buduje państwo. Chciałabym państwu zwrócić uwagę na jeden fakt. Mianowicie, skoro w obrocie przybywa pieniądza bankowego, czyli jeśli w gospodarce ta ilość krążącego pieniądza rośnie, to musimy pamiętać, że cały ten pieniądz ma pokrycie w kredycie. Cały pieniądz ma pokrycie w kredycie. To jest bardzo ważne. Jeśli pieniądza w obiegu, pieniądza bankowego przybywa, to znaczy, że rośnie nasze zadłużenie. I musimy sobie z tego cały czas zdawać sprawę. Jesteśmy coraz bardziej zadłużeni. Jak państwo wiecie, zadłużone są przedsiębiorstwa, zadłużone jest państwo, ale zadłużeni jesteśmy my, obywatele, prawda? I cały czas namawiają nas do brania coraz to nowych kredytów. Jednym słowem, jeśli będziemy brać kredyty, pieniądze na rynku będzie przybywać, z racji odsetek oczywiście, nie tylko z racji kredytu, ale nasza sytuacja finansowa coraz bardziej się pogarsza. I tu chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wyobraźmy sobie w takim razie, że banki zatrzymują akcję kredytową. No bo dlaczego mówię, że pieniądze przyrasta tylko z racji odsetek? Dlatego, że w miarę jak my spłacamy nasze długi, no powiedzmy, że wzięliśmy kredyt na 30 lat, tak? Płacimy te raty kredytowe. Jak zwracamy nasz kapitał,
czyli ten kredyt, tą część, która jest kapitałowa, to bank natychmiast uruchamia nowe kredyty. To, co jest spłacane w danym momencie, jest przeznaczane na udzielanie nowych kredytów. Czyli ta część kapitałowa, jak gdyby w tym wypadku, ona jest odnawiana cały czas albo powiększana, prawda? Ale generalnie, gdyby w tej chwili na przykład banki powiedziały stop, zatrzymujemy akcję kredytową, co się wtedy dzieje? No my nie dostajemy nowych kredytów, prawda? Ale musimy spłacać odsetki, a pieniądze na odsetki biorą się przecież z kredytów. I albo będziemy wyprzedawać nasz majątek i bank będzie go przejmował na poczet odsetek, albo też no naprawdę musimy skądś wziąć te środki, żeby te odsetki spłacać. A odsetki spłacane są zawsze z kredytu, nie z kredytu wziętego przez nas, tylko z kredytu wziętego przez kogoś innego. I żeby to zrozumieć, to na ten temat chyba nagram osobny odcinek, ale taki, który już będzie z rysunkami, żeby to pokazać na liczbach, jak to właściwie rośnie. Do usłyszenia zatem.